Cześć, witajcie. Dzisiaj zapolujemy sobie na multinarzędzie strażników klasy S, na karabinek. A także spróbujemy zdobyć statek strażników, także S-klasy. Multinarzędzia będziemy szukać w galaktyce Euklidesa. Pamiętajcie o wyłączeniu trybu multiplayer. A za statkiem polecimy do galaktyki Einstein. Jeżeli nie wiecie, jak dostać się do galaktyki Einstein bez problemu, nie martwcie się, pokażę wam, jak to dość łatwo zrobić. Kierujemy się na bazę Interceptor S-Class Big Gun. Przy okazji trafiamy na jakąś dyskotekę, widzę. Matka, jak ta muzyka jest irytująca. Ktoś się tu zadomowił. Szkoda, że portal nie ma zasilania. O! Działa. To niespodzianka. No i mamy naszą spluwę. Weźmy ją, otwórzmy. Dziewięć, dziewięć, dwa. No okej. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że znaki się powtarzają. Mam nadzieję, że nie pokonała mnie ponownie matematyka, tylko faktycznie tak jest. Posuńmy blokadę. Jeżeli ktoś chce, może za pomocą terminala poszukać sobie też statku na tej planecie. Nie będę sprawdzał, bo mamy eskę do znalezienia. Ale na razie zajmijmy się bronią.
No i mamy karabinek S klasy. Porównajmy do naszego. Na poprzednim filmie wczoraj znalazłem. No ale chyba wymienię. Ciekawe, zielony laser, tamten miał czerwony. Dobrze. Mówiłem, że pokażę, jak dość łatwo dostać się do drugiej galaktyki. Zaraz się tam wybierzemy. Jak traficie na tą planetę po wpisaniu glifów, wystarczy kierować się na stację komunikacyjną. Też będzie baza właśnie, Interceptor, Big Gun. No, nie sposób nie trafić. Teraz jak dostać się z Euklidesa do Einstein, nie zasuwając do centrum galaktyki? Przyzywamy sobie kosmiczną anomalię. Oczywiście lecimy do niej i udajemy się do tego dużego teleportera, który na niej się znajduje. I udajemy się do Perfect Perk Cafe. Ona znajduje się w galaktyce Einstein, więc nie będziemy musieli nigdzie skakać, kombinować. No i warpujemy. Przy okazji warte do zwiedzenia, bo ktoś naprawdę tutaj kawał niezłej roboty odwalił. A przy okazji mamy bardzo muzykalny film dzisiaj. Chociaż ten syntezator jaźni mnie strasznie. Dobra, wezwijmy sobie nasz statek. Teraz jedyne, co musicie zrobić, to odnaleźć portal. Jak szybko w miarę to zrobić, jest na jednym z moich filmów, podlinkuję go tutaj. I udać się na odpowiednie współrzędne. No dobrze, jak już znaleźliście portal, wystarczy wpisać odpowiednie glify i udajemy się po S-klasę Sentineli.
Widać, nie jesteśmy tu pierwsi. Żeby odnaleźć nasz statek, musimy udać się na koordynaty +38,49 łamane na +155,22. Ewentualnie możemy polecieć na stację komunikacyjną, przy której jest baza. Jak widzicie, baza nazywa się Sentinel Ship. Co i rusz mam problem, żeby trafić w warpem. Kiedy będziecie w pobliżu, kierujcie się na czerwony punkt zapisu. Zaraz przy statku jest lądowisko, więc możemy sobie spokojnie usiąść. Zeskakujemy na dół i mamy nasz statek. Przez zamieszanie z filmami, za które jeszcze raz was przepraszam, wywaliłem końcówkę tego materiału do kosza, dlatego tutaj wspomogę się screenami. Jest to czarno-biały myśliwiec Sentineli klasy S. Całkiem przyzwoita zabawka o nie najgorszych osiągach. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki wam śliczne za oglądanie. Jeszcze raz was przepraszam za to całe zamieszanie. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się.